Witam Państwa bardzo serdecznie na oficjalnym kanale RKS-u Radomsko, gdzie cyklicznie będą pojawiały się materiały dotyczące naszego klubu. Dlatego już teraz zachęcam Państwa do subskrypcji kanału i podania filmu dalej dla zwiększenia zasięgu. Materiał, który właśnie Państwo oglądają, nazywa się Dzień Meczowy i będzie on pojawiał się zawsze przy okazji meczów u siebie, u nas w Radomsku. I będzie on przedstawiał to, co dzieje się w naszym mieście przed, w trakcie i po meczu. Sezon dla RKS-u Radomsko zaczął się już w niedzielę od remisu z Duńskiej Woli 1-1. Dzisiaj czas na pierwszy mecz u siebie z Beniaminkiem Betkris 4 Ligi Ceramiką Opoczno. Kamerzysta nieco przysnął, za co przepraszamy, ale w 16 minucie padła pierwsza bramka dla RKS-u. Po rzucie rożnym piłkę do siatki skierował Jakub Załucki. W 66 minucie skutecznie karnego wykorzystał Bartosz Machaj. W 72 minuta i piłkę do siatki pakuje Łukasz Bocian. Po pięknej asyście nowego nabytku RKS-u Radomsko, lewoskrzydłowego Mateusza Gołdy. Hej, karty! W 82 minucie mieliśmy drugi rzut karny, którego strzelił Krystian Kolasa. Jest to jego drugi gol w sezonie. W telegraficznym skrócie mecz przebiegał w większości pod nasze dyktando. Cała pierwsza połowa wyglądała spokojnie. Wymienialiśmy dużą ilość podań i kreowaliśmy sytuację. W drugiej części spotkania początkowo oddaliśmy nieco inicjatywę rywalom. Doszło do kilku strzałów na naszą bramkę, jednak Daniel Niźnik pokazał, że jest w świetnej dyspozycji. Ostatnie 25 minut należało do nas, dzięki czemu mecz skończył się na efektownym 4-0. Trener RKS-u Radomsko, pan Paweł Ściebura, dzień dobry. 4-0, ale w drugiej połowie, tak między 45 a 60 minutą, trochę straciliśmy piłkę. Co się stało? No rzeczywiście, nie do końca byliśmy przygotowani na taki scenariusz. Sądziliśmy, że zespół Ceramiki nie wyjdzie do nas tak wysoko i dalej będzie czekał na swoje szanse w kontrataku. No i mieliśmy troszeczkę z tym problemów, bo dalej chcieliśmy grać w ten sposób, co w pierwszej połowie, czyli w ataku pozycyjnym, grając krótkimi podaniami, natomiast no, nie wykorzystywaliśmy przestrzeni za plecami przeciwnika i to był nasz problem. Natomiast później już po bramce na 2-0 no, już kontrolowaliśmy do końca spotkanie i to w bardzo zdecydowany sposób. Jakieś przewidywania na cały sezon, jak zapatruje się pan na resztę drużyn GKS Bełchatów, choćby już pewnie jakaś wstępna analiza była, jakie mamy szanse? To znaczy, dłuższej perspektywy nie planujemy. Chcemy wygrywać każdy kolejny mecz i jeżeli będziemy zdobywać w każdym kolejnym meczu 3 punkty, no to może gdzieś będziemy się trzymać tej czołówki. Na chwilę obecną naszym największym problemem jest bardzo wąska kadra i przy takiej ilości meczów no prędzej czy później się to odbije na nas negatywnie. Natomiast no miejmy nadzieję, że jak najdłużej będziemy w optymalnej formie. Z nami Mateusz Gołda, asystent dzisiaj przy bramce na 3-0. Nowy nabytek zresztą RKS-u Radomsko, więc jak ci się gra z naszą drużyną? Gra mi się bardzo dobrze, atmosfera w szatni jest mega w porządku, kibice dzisiaj też pokazali co potrafią, na pewno w jakimś stopniu nam to pomogło i no, nasza gra wyglądała tak jakbyśmy tego chcieli, a nie tak jak w poprzednim sobotnim meczu ze Zduńską Wolą. No właśnie, co tam poszło nie tak, bo tak naprawdę było, przez większość czasu prowadziliście piłkę, gdzieś tam się nie udało. Na pewno zabrakło nam skuteczności. Plan na mecz mieliśmy określony, jednak Zduńska Wola postawiła dosyć ciężkie warunki jak na czwartą ligę. No i, daliśmy sobie strzelić bramkę w ostatniej akcji. No, ty jesteś ogółem skrzydłowym, szybkim, fajna technika, więc chyba preferujesz grę z kontry, nie raczej tutaj czekałeś na piłkę. Nie wiem, co o tym powiesz. Nie robi mi to większej różnicy, lubię dostać piłkę na przestrzeń, no bo mogę wtedy wykorzystać to, co potrafię najlepiej, czyli po prostu biec z piłką do bramki i tyle.
Mateusz Gołda, nowy skrzydłowy RKS-u Radomsko, nabyty z Widzewa 2 Łódź. Dzięki. Proszę Państwa, Michał Włodarek, lewy obrońca, wypożyczony z Wiktorii Częstochowa. 4-0 dzisiaj, 0 z tyłu, to dla obrońcy na pewno najważniejsze, ale tak naprawdę oprócz tych 15-20 minut w drugiej połowie nie miałeś zbyt dużo pracy. No, dominowaliśmy przez cały mecz, może te właśnie 15 minut było cięższe, no ale przez tak to przez całe 90 minut mieliśmy kontrolę nad meczem. Miałeś czasami takie zakusy, zwłaszcza z Mateuszem Gołdą do przodu ataku wyjścia, ale zazwyczaj gdzieś tam w okolicach połowy starałeś się już do tyłu. No, jak wiadomo, jestem lewym obrońcą, no to bardziej trener wymaga ode mnie gry defensywnej niż ofensywnej. Jasne, a jakbyś tak miał jeszcze podsumować te pierwsze dwa mecze właśnie z nową drużyną czy atmosferą, jak zapatrujecie się na resztę sezonu? No, pierwszy mecz był ciężki, nie wyszedł do końca tak jak chcieliśmy, no ale teraz przełamaliśmy się i mam nadzieję, że będziemy już grać tak do końca. Jasne, dzięki, jak najwięcej czystych kąt, Michał. Dziękuję. Proszę Państwa, Juliusz Molis, nowy nabytek w środku pomocy RKS Radomsko po meczu 4-0 z Ceramiką Opoczno. Jak mecz? No jak widać, po wyniku skuteczny. Praktycznie przez całe spotkanie kontrolowaliśmy ten mecz. W drugiej połowie gdzieś wkradło nam się trochę chaosu, troszkę tej kontroli straciliśmy, aczkolwiek no, takie momenty też nas uczą, bo możemy wyciągać z tego wnioski i pewnie na kolejny mecz już tego chaosu będzie mniej, co nas cieszy, bo możemy powiedzieć, że mamy jakieś błędy, a tak naprawdę wygrywamy 4-0, nie tracąc bramki, więc to mecz jak najbardziej pozytywnie. No właśnie tam w drugiej połowie, jak Ceramika zdjęła swojego napastnika, zagęściło się tam w środku pola bardziej, czy pressing, czy raczej coś w głowach? Ciężko powiedzieć. Uważam, że to gdzieś jednak po naszej stronie był problem, ponieważ za bardzo szukaliśmy tej piłki długiej, nie graliśmy od tyłu. To też potem napędzało przeciwnika gdzieś, jeśli my raz, drugi, trzeci oddaliśmy piłkę, no to oni się napędzali i też z tego czerpali. Na szczęście no, nie skończyło się to stratą bramki, więc to cieszy. Tak jak mówię, na pewno wyciągniemy wnioski, będziemy grali tą piłką więcej, bo potrafimy grać w piłkę, pokazaliśmy to dzisiaj. Mamy fajne boisko i to na pewno będzie nasz atut. Jasne. Juliusz Molis, nowy środkowy pomocnik RKS Radomsko. Dzięki. Stadion już pusty, ale najważniejsze, że kibice opuścili go w dobrych humorach, po dużym zwycięstwie, pewnym zwycięstwie 4-0 nad Ceramiką Opoczno. Mam nadzieję, że na kolejnym meczu kibiców będzie troszeczkę więcej, dlatego jeżeli oglądacie ten film i nie było was, to koniecznie przyjdźcie na kolejny mecz RKS Radomsko i wspierajmy naszą drużynę. To jest najlepsze, co możemy zrobić, żeby pomóc w rozwoju tego klubu.